Samochody jeżdżące po Parku Śląskim to duży problem, zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów. Dlatego szykują się duże zmiany dla kierowców. Ruch ma być ograniczony. Słupki zostaną wymienione na szlabany. Pojawią się też parkomaty. Spółka ogłosiła przetarg na system parkingowy oraz przebudowę dróg. Łukasz Kądziołka. W Parku Śląskim słychać nie tylko śpiew ptaków. Chociaż wielu ludzi przychodzi tu na spacery, to po parku jeździ wiele samochodów. Na samochody trzeba zwracać uwagę. Uważam, że trochę za dużo, bo akurat no ja z pieskiem, ale też dzieci na hulajnogach. Teoretycznie wjazd w głąb Parku Śląskiego mają tylko kierowcy posiadający zezwolenie. W praktyce wjechać tu łatwo i robi to nadal wiele osób. Większość kierowców również jeździ na nawigację. Kierując się do Parku Śląskiego, nawigacja bardzo często prowadzi, powiedzmy, od ulicy Złotej tutaj przez centrum Parku Śląskiego. To problem zwłaszcza przy dużych imprezach na Stadionie Śląskim. Park chce w końcu znaleźć rozwiązanie, więc ogłosił przetarg na nowy system parkingowy. Pojawią się m.in. parkomaty, ale co ważniejsze, szykuje się przebudowa wjazdów i wyjazdów. Cel jest jasno określony. Jest ograniczenie ruchu dla samochodów w części centralnej Parku Śląskiego, a docelowo całkowite wyłączenie tego ruchu dla samochodów. Będą ograniczenia w formie szlabanów. Szlabany mają zastąpić słupki, które nie wszędzie spełniają swoją rolę. Wtedy już naprawdę zakazy wjazdu powinny być egzekwowane. Teraz znaki są, ale w parku nie obowiązuje organizacja ruchu. Policja interweniuje, ale traktuje ten teren jak teren prywatny. Park Śląski jest takim specyficznym miejscem. Najbezpieczniejsze byłoby, żeby jak najbardziej ograniczyć poruszanie się tych pojazdów po parku. Natomiast wiadomo, że nie da się tego zrobić. Musimy wypracować jakiś wspólny środek, aby zarówno zmotoryzowani, jak i piesi byli zadowoleni i czuli się bezpiecznie. Chorzowska policja otrzymała od Parku Śląskiego zapytanie dotyczące organizacji ruchu. Policjanci przedstawili swoje uwagi, więc ten problem też ma zostać rozwiązany. Na razie nie wiadomo kiedy, ponieważ park musi ogłosić osobny przetarg na zaprojektowanie organizacji ruchu.